Kiedy ktoś mówi do nas słowa trudne, słowa, które jakoś obnażają nasze słabe strony, nasze ułomności czy też błędy, dużą pokusą jest jakoś pomniejszyć tego człowieka, jakoś go we własnych oczach i w jego oczach i w oczach innych ludzi ośmieszyć. Zdyskredytować. Dziś czytamy, jak kapłan, naprawdę to nie przystoi, żeby kapłan tak się zachowywał, mówi do proroka, idź sobie proroku gdzie indziej. Ile tak razy się zdarza, że ktoś nam mówi, dobra, idź sobie gdzie indziej, powymądrzaj się tam, idź komuś innemu to powiedz, tam. Pomędrkuj sobie gdzie indziej. Czemu to robimy? Czemu nie potrafimy przyjąć jakiejś trudnej prawdy, którą przynosi nam prorok, ktokolwiek nim jest. To jest droga, która otwiera na przemianę i świętość, gdy z uwagą wsłuchujesz się w jakiś niełatwy przekaz, który może stać się szansą dla twojego nawrócenia i uświęcenia. Czasem masz rozbawiające plany, do których nas zapraszam.